Cenne zwycięstwo w rozgrywkach o mistrzostwo czwartej grupy trzeciej ligi odnieśli w minioną środę piłkarze KSZO 1929. W derby województwa świętokrzyskiego pokonali przed własną publicznością Spartakusa Daleszyce 1-0. Bramkę dającą gospodarzom komplet punktów zdobył na 5 minut przed końcem meczu Piotr Jedlikowski. Zwycięstwo ekipie trenera Wróbla nie przyszło jednak łatwo. Może dla kibica nie był to porywający mecz, ale no mówię, no cały czas wpajam chłopakom, że no takie momenty przejdą. Momenty przejdą, które może to piękno będzie na dalszym planie, a będzie bardzo, bardzo ważna sprawa, żeby wyjść zwycięsko. I tak się też dzisiaj stało. Po dobrym spotkaniu, jakie 4 dni wcześniej rozegrali piłkarze pomarańczowo-czarnych i zwycięstwie nad Sołą w Oświęcimiu, wydawało się, że walka ze Spartakusem będzie równie zwycięska. Jednak w Ostrowcu KSZO 1929 zagrał już nieco inne spotkanie. W Oświęcimiu zagraliśmy naprawdę koncertowo, typowo naprawdę dla kibiców, do przodu. No tutaj niestety troszeczkę chciałbym usprawiedliwić moich zawodników, bo no mówię, w przeciągu kilku tygodni gramy praktycznie co 3 dni. Derbowy pojedynek na linii Ostrowiec-Daleszyce oglądał z trybun były piłkarz ze Świętokrzyskiej mieszkający na stale w Stanach Zjednoczonych, wychowanek sandomierskiej Wisły Marcin Dziewulski, który z wielkim sentymentem wraca do naszego miasta. Tu reprezentował KSZO w latach 2007-2011. Chociaż nie mam możliwości częstych przyjazdów, ale bardzo miło. Wspominam, jak mówiłem wcześniej, czas, który tutaj byłem, dlatego bardzo chętnie przyjeżdżam tutaj. Po tej serii pojedynków Ostrowczanie awansowali na 6 miejsce ligowej tabeli, mając na koncie 10 punktów. Kolejnym rywalem ekipy trenera Marcina Wróbla będzie drużyna Podlasia Biała Podlaska, a mecz nasi piłkarze zagrają na wyjeździe w najbliższą sobotę 1 września o godzinie 16:00.